Pierwszy krok w refaktoryzacji to jest yy, popatrzenie, które z tych testów mają wspólne dane. I ja od razu widzę, że ten test i ten test korzystają dokładnie z tych samych danych, które są tu w sekcji given. Expected się różni, ale wektory V1, V2, V3 są te same. No tutaj są akurat inne dane, ale jeżeli już widzimy, że korzystamy z takich samych danych, całkiem niezłym pomysłem jest zamienia test na test F, czyli taki tekst, test fixture. Jeden i drugi. I teraz uwaga, żeby magia zadziałała, to tutaj pierwszy argument nazywa się sort test. Musimy utworzyć właśnie taką klasę. Klasę, strukturę. Właściwie często strukturę, bo tutaj rzeczy w testach będą prywatne. Po takiej nazwie, jak jest tutaj pierwszy argument. Jeden i drugi ma to samo. To znaczy, że w tych testach, jeszcze jest trzeci, ale będzie można używać tych właśnie rzeczy wspólnych. I ta fiksturka, ona powinna sobie dziedziczyć po testing, test. Czy test case? Chyba test. Zaraz się przekonamy. Teraz, jak rzeczy sobie stąd wyciągniemy, a wrzucimy tu, to są jej pola publiczne, prawda? One powinny być dostępne w tych wszystkich fikturach, które mają nazwę sort test. Tak samo się nazywają jak to. Ja mogę je stąd wyciąć, a test powinien się dalej kompilować. Tutaj nie jest używane, ale jakby co to dalej to samo będzie dostępne, dlatego że chociaż tutaj nie ma. Powinniśmy dać albo test F, albo inną nazwę tego testu. Dam test F, po to, żeby nie było no testów, które się nazywają podobnie, a są różne. I się nie kompiluje, bo pewnie trzeba jednak po. A nie, chodzi o wektor. Tak, w klasie trzeba jednak podać argumenty. One nie są dedukowane. Tak, w kontekście gdzieś, w funkcji są no Ok, no i poszło. Działa. Czyli pomimo tego, że my tutaj nie zainicjalizowaliśmy sobie ani V1, V2, V3, my ich używamy wewnątrz. I to jest właśnie taki sposób na współdzielenie danych za pomocą fikstury. Zazwyczaj wszystko tu się robi publiczne, wrzuca się rzeczy, które mają być tak dostępne. Co z tym expected? Ja bym je tutaj zostawił, ponieważ są różne dla, dla danych testów. Jeżeli sobie dodamy tutaj jakąś funkcję typu initialize i wpiszemy jakieś dane, na przykład od razu mówię, że to poprawię, bo to, co teraz piszę, nie jest dobrą praktyką. Czyli tworzymy sobie jeszcze tutaj wewnętrzne pole, ten wektor expected, niech on ma dane 1, 2, 3. A dlatego tutaj sobie wywalimy to, więc w sekcji given właściwie sekcja given jest pusta. Mhm. A tutaj niech się to nazywa initialize for greater comp. Ona nam ten wektor expected podmieni, aby zawierał sobie 3 2 1. I tutaj tak sobie wołamy normalnie, a tutaj na początku testu zawołamy sobie właśnie taką funkcję Initialize for greater comp. I test powinien, moim zdaniem, przejść. No i przeszedł. Natomiast dlaczego mówiłem, że to nie jest dobra praktyka? Znaczy, pisanie takich własnych funkcji jest dobrą praktyką, używanie ich w celu inicjalizacji danych, że w niektórych testach użyjemy tych funkcji, a w niektórych nie jest ok. Natomiast samo initialize i te słówka tutaj. Zamiast tego możemy użyć konstruktora, jeśli chcemy, aby to się wykonywało dla każdego testu, czyli było wykonane. I mamy jeszcze jedną taką funkcję specjalną. Ona się nazywa setup. Przy czym setup jest wykonywane również zaraz po konstruktorze, więc może źle powiedziałem, że to nie jest dobra praktyka, bo to zależy gdzie byśmy chcieli to wykonać. I może zademonstruję. Zakomentuję to. Jeżeli teraz wpiszemy to do funkcji setup, to spowoduje, że ona się wykona przed każdym testem, czyli także w tym pierwszym, gdzie tak naprawdę nie chcielibyśmy tej podmiany z 1 2 3 na 3 2 1. Ale Demonstruje to, że to działa, i teraz test powinien nie przejść. No i faktycznie nie przechodzi. Możemy sobie minus V wpisać, żeby zobaczyć, który i dlaczego był ten, gdzie są trzy elementy, czyli dokładnie ten test. Jak widzisz, to się wywołało. I mamy 3, 2, 1 jako Expected. Jeszcze pokażę, że wersja z konstruktorem też działa. Czyli to jest teraz domyślny konstruktor. Zasadniczo lepiej to robić na liście inicjalizacyjnej, ale zrobię tak. I to również nie przechodzi, bo to zostało zawołane tutaj no, dla każdego przypadku testowego. Więc wrócimy do naszej wersji, gdzie to się nazywało Initialize bla bla for. Greater comp, i może pokażę, że to działa. O, działa tak jak powinno. Jakby muszę się wycofać z tych słów, że po, powiedziałem, że to nie jest dobrą praktyką. Ogólnie, to nie jest dobrą praktyką, to używanie funkcji, które się nazywają initialize. To się wydaje takie dziwne, bo skoro tutaj inicjalizujemy, to znaczy, że co robiliśmy wcześniej. Ja bym tu raczej nazwał set. O, set for greater comp. I teraz już powiedzmy, że pasuje mi tutaj wszystko, czy jakieś set data się czasami daje, ustaw dane. Dla tej oto funkcji. Skoro sobie współdzieli, to niech tutaj się to zawoła. I to był pierwszy taki krok, czyli zrobiliśmy fikturę. Test F.